Moim i Państwa gościem jest Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, jesteśmy w takim okresie przedwyborczym. Wiosną wybory samorządowe w Polsce, w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. No i takie pytanie na rozgrzewkę, czy będzie się Pan ubiegał ponownie o mandat europosła? Nie, nie będę się ubiegał, ale tutaj od razu wyjaśnimy, że to nie jest tak, że ktoś tylko chce bądź nie chce, czy się ubiega, czy nie ubiega. To zawsze jest bardzo poważna rozgrywka partyjna. Pamiętajmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego w całej Europie mają te same zasady. Czyli zawsze w każdym państwie musi być tylko i wyłącznie lista, znaczy listy. Każda partia przedstawia swoją listę. Nie ma osób indywidualnych, w związku z czym listy przygotowują poszczególne partie polityczne czy komitety wyborcze. Potem dokonują wyboru, zresztą w sposób zróżnicowany, bo u nas na przykład się wybiera tak, że wybiera się nazwisko, a na przykład w Niemczech czy w Hiszpanii wybiera się nazwę partii. Czyli wtedy już posłowie walczą o miejsce na liście dużo wcześniej. Mówię o tym dlatego, ponieważ to, czy ktoś będzie na liście, czy się będzie ubiegał, czy nie, to najpierw musi się ubiegać w swojej partii, żeby partia go wystawiła, dopiero potem, czy będzie kandydował. Ja poinformowałem swoją partię, Platformę Obywatelską, że nie będę się ubiegał w partii o to, żeby startować, bo uznałem, że czas jest zakończyć ten typ kariery. No tak, panie pośle, 20 lat pracuje pan już w Parlamencie Europejskim. Zacząłem w pierwszej grupie posłów, czyli w roku 2004 i potem co 5 lat, czyli 4 razy kandydowałem do Parlamentu Europejskiego. Udało się za każdym razem, ale w sumie razem to robi się okres naprawdę dosyć długi. No to myślę, że to też jest taki dobry czas na podsumowanie. Pewnie trudno tak, czy ciężko w jednym zdaniu podsumować te 20 lat, ale jaki to był czas dla Pana? Dla mnie to jest okres po pierwsze takiej no, absolutnie fascynującej pracy, bo to pracuje się w środowisku międzynarodowym. Pracuje się wśród ludzi, którzy znają się na tej profesji, ja mam na myśli profesję polityka. Ludzi, którzy oprócz tego są bardzo szybko wchodzący w buty specjalistów w poszczególnej dziedzinie. Ja poznałem wielu ludzi, którzy są równie dobrymi specjalistami jak urzędnicy Komisji Europejskiej, bo musimy z nimi negocjować. Więc to jest jakby fascynująca praca, w tym sensie również, że wymaga wielu kontaktów, znajomości języków obcych i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to dla mnie również ukoronowanie tego, co robiłem wcześniej. Ponieważ to dla mnie od samego początku było ukoronowanie, w tym sensie zakończenie kariery. Ja już w odróżnieniu od moich młodszych kolegów, którzy idą do Parlamentu Europejskiego po to, żeby potem robić kariery, to ja zawsze traktowałem parlament jako zakończenie mojej kariery. Mówię o tym dlatego, bo właśnie kilka dni temu mój kolega z Parlamentu Europejskiego został wybrany prezydentem Finlandii, a wcześniej inny z moich kolegów został premierem Chorwacji. I oni wszyscy byli wcześniej w parlamencie, ale oni właśnie poszli do parlamentu jako młodzi ludzie, którzy byli na początku kariery i ich partie polityczne wysyłały ich do parlamentu, żeby się, że powiem, otrzaskali, żeby zdobyli kontakty. Ja poszedłem do parlamentu już po byciu burmistrzem, marszałkiem, także to inna perspektywa. Także dla mnie 20 lat to właśnie taki ostatni etap w karierze takiej polityczno-administracyjnej. No to właśnie, dlaczego pan się zdecydował, żeby właśnie tam popracować w tym Parlamencie Europejskim, mając już to doświadczenie samorządowca, bo tak jak pan wspomniał, był pan burmistrzem, marszałkiem. Tak, no, istotne jest to, że ja z zawodu jestem w ogóle nauczycielem akademickim i najpierw wykładałem w Cieszynie, zresztą nie tylko w Cieszynie, w Katowicach, przez jakiś czas w Paryżu wykładałem socjologię i wtedy, kiedy powstała Solidarność i wtedy, kiedy prowadziliśmy najpierw pierwsze wybory 4 czerwca, potem wybory samorządowe, trzeba było znaleźć kogoś na burmistrza Cieszyna. W związku z czym ja wtedy stanąłem przed wyborem, czy jechać na 3 lata wykładów do Paryża, czy zostać burmistrzem Cieszyna.
No ale trzeba było podjąć wyzwanie. Moi koledzy wyraźnie mnie namawiali. Zostałem burmistrzem Cieszyna i to jest jakby początek tej całej takiej mojej drogi samorządowo-europejskiej, ponieważ ja bardzo szybko wszedłem w sprawy europejskie jako burmistrz Cieszyna. Nawet wielu mieszkańców Cieszyna nie wiedziało o tym, że ja funkcjonuję na poziomie również europejskim. Robiłem to dosyć dyskretnie, bo Rada Miejska nie była specjalnie zachwycona. Ja po to, żeby załatwić różne sprawy do Cieszyna, musiałem jeździć po Europie, ale przy okazji także jako burmistrz Cieszyna byłem wiceprzewodniczącym organizacji międzynarodowej samorządowej, gdzie byłem przez 3 lata na przykład zastępcą Giscarda d'Estaing, prezydenta Francji. On był wtedy szefem regionu. Czyli ta moja droga samorządowa była od samego początku i lokalna, i cieszyńska, i międzynarodowa. Potem po 8 latach bycia burmistrzem zostałem marszałkiem. Potem po 4 latach marszałkowania no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że przegraliśmy wybory. Po 4 latach i województwo śląskie znalazło się w rękach partii lewicowych. Ja nie skorzystałem wtedy z oferty bycia wicemarszałkiem ze środowiskami lewicowymi i zostałem radnym. Wróciłem na uczelnię, pracowałem na uczelni przez 2 lata. No i potem pojawiła się szansa bycia w Parlamencie Europejskim. W związku z czym ja dostałem taką propozycję od Platformy Obywatelskiej i z niej skorzystałem. I nigdy nie chciałem iść drogą Parlamentu Narodowego, czy posła, czy senatora. Ja się bardzo dobrze czułem w sprawach właśnie międzynarodowych, stąd też starałem się wykorzystać moje wcześniejsze działania. Także to tak logicznie, ponieważ czyli ja tak w czasie... się ułożyło po prostu. Tak, ja w czasie samorządowym już byłem w kontakcie z środowiskami europejskimi i potem tak skorzystałem z tej okazji wejścia do Parlamentu Europejskiego, trochę nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej. Jak teraz opowiadam kolegom samorządowcom europejskim, że ja pracowałem nad funduszami europejskimi dla samorządów mniej więcej w roku 92, czyli 12 lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, pracowałem nad funduszami dla samorządów europejskich, a nie polskich. To naprawdę dla nich to jest zaskakujące. Już nie mówiąc o tym, że też byłem w grupie, która wtedy wymyślała i budowała przyszły Komitet Regionów, w którym dzisiaj zasiadają samorządowcy. To bardzo dawne lata temu, to są lata 90. Ale ten Parlament Europejski w jakimś sensie jest kontynuacją tego, co robiłem wcześniej. Mhm. Czyli to doświadczenie właśnie w samorządzie jak najbardziej się przydało później właśnie w Parlamencie Europejskim. Bardzo, bo to jest po pierwsze, jak przeszedłem do Parlamentu, to spotkałem moich znajomych, byłych burmistrzów, prezydentów regionów, którzy poszli tą samą drogą takiej kariery samorządowo-europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, jak ktoś już się zajmował sprawami takimi konkretnymi właśnie w mieście, w regionie, to potem trochę inaczej podchodzi do pracy parlamentarnej. I wtedy jak ja zajmowałem się funduszami w Parlamencie Europejskim, to już wiedziałem, mówiąc brutalnie, czym to się je, jakie mogą być konsekwencje i jakie przepisy w gruncie rzeczy w ogóle nie zadziałają, bo w praktyce one nie mają szansy istnieć. Ja wtedy w roku 2004 bardzo szybko zostałem specjalistą, takim sprawozdawcą od spraw transgranicznych i miałem przygotować nową instytucję do działań transgranicznych i to nieprzypadkowo, ponieważ wcześniej budowałem struktury transgraniczne w Cieszynie i Euroregion Śląsk-Cieszyński i dlatego też ja na bazie tego doświadczenia potem wykorzystywałem to w parlamencie. Także bardzo mi się przydało bycie wcześniej w samorządzie i to jakby zupełnie w taki sposób znaczący mnie ukierunkowało. Bo chciałam zapytać, jakimi zadaniami głównie zajmuje się Pan, czy zajmował się Pan w Parlamencie Europejskim? Po pierwsze, tak troszkę chronologicznie, zajmowałem się budową właśnie współpracy transgranicznej, odpowiednich przepisów. Po drugie, funduszami europejskiejskimi, w tym funduszem rozwoju regionalnego, który udało mi się
w taki sposób kształtować, że pewne moje pomysły przeszły już do praktyki europejskiej, w tym polskiej. To polscy samorządowcy wiedzą, że tak zwane ZIT-y to jest coś, co funkcjonuje od kilku lat. To był mój pomysł na bazie doświadczeń cieszyńskich. Czyli fundusze to jest drugie. Trzecie to jest w ogóle budżet europejski. Od kilku lat jestem głównym negocjatorem w imieniu parlamentu całego budżetu wieloletniego Unii Europejskiej. To w dalszym ciągu do końca kadencji będę robił. Oprócz tego zbudowałem taką specjalną grupę ponadpartyjną, która zajmuje się miastami. I to też robiliśmy już od wielu lat. Poza tym budowałem swoją pozycję w partii politycznej, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, gdzie dzisiaj jestem wiceprzewodniczącym tej grupy, ale równocześnie jestem odpowiedzialny za koordynację całej legislacji wewnątrz grupy. A z cieszyńskich rzeczy wyniosłem zainteresowanie dialogiem międzyreligijnym i dlatego od wielu lat prowadzę taką grupę specjalną zajmującą się dialogiem z kościołami. I to typowa sprawa wyniesiona z Cieszyna. Grupa EPL? Tak? Tak. To właśnie ta w Parlamencie Europejskim. No to jakby mógł Pan bardziej rozwinąć zadania właśnie tej grupy. Czym ona konkretnie się zajmowała? Bo Pan mówi tutaj dialog międzyreligijny, międzykulturowy. Z tym, że to trzeba od razu powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim, jak w każdym parlamencie, funkcjonują frakcje, czyli partie polityczne. Parlament Europejski ma kilka takich frakcji, w której należą partie z całej Europy, które się grupują. To są bądź socjaliści, bądź skrajna lewica, liberałowie, zieloni, to są chadecy i środowiska takie eurosceptyczne czy antyeuropejskie. Europejska Partia Ludowa jest frakcją, która jest centroprawicowa. To jest głównie frakcja chrześcijańsko-demokratyczna. Ja tam jestem właśnie wiceprzewodniczącym i teraz ta frakcja prowadzi również swoje wyspecjalizowane działania. Jednym z tych działań jest tak zwana grupa robocza zajmująca się dialogiem z kościołami. Czyli cała frakcja, oprócz tego co robi, to jeszcze wyznaczyła mnie do tego, żeby prowadzić dialog z kościołami i społecznościami wyznaniowymi, nie na tematy teologiczne, tylko na tematy konkretnych spraw, na przykład integracji, na temat prześladowania chrześcijan, na temat dyskryminacji, na temat adaptacji różnych środowisk, migrantów i tak dalej. Ja tym się zajmuję od wielu lat, także wewnątrz frakcji Europejskiej Partii Ludowej jest ta grupa robocza dialogu, która robi regularne konferencje, spotkania, ale również stara się wpłynąć na politykę międzynarodową Unii. No właśnie, bo to bardziej na zasadzie takich konferencji, rozmów, czy coś konkretnie udało się dzięki tej grupie roboczej załatwić, czy jakieś decyzje podjąć? Jak pani pyta parlamentarzystę, co konkretnie, to konkretnie dla parlamentarzysty to jest stworzenie prawa. To jest konkretnie, chociaż w takiej powszechnej wiedzy to każdy się pyta, no i co pan załatwił dla konkretnego, na przykład coś załatwił, że ja wiem, no. Ja wtedy, jak byłem burmistrzem Cieszyna, to jak budowałem współpracę ze Szwajcarią, zresztą z znanym cieszyniakiem, w sensie Śląska Cieszyńskiego, z panem Rudzkim z Jaworzynki, który tam mieszkał, to wtedy załatwiałem kontakty ze Szwajcarią, budowałem pewne współpracę po to, żeby dostać zresztą za darmo urządzenia do oczyszczalni ścieków. To nie było przekonujące i wtedy zadawano mi pytanie, co pan konkretnie załatwił. Więc ja konkretnie wtedy załatwiłem na przykład meble do szkół. I przywieziono wtedy bardzo wiele mebli do szkół cieszyńskich. I to trochę uspokoiło środowisko, mimo tego, że ja w tym samym czasie załatwiałem urządzenie dla oczyszczalni dużo droższe. Ale wie pani, to z tego co pani mówiła, konkretnie jest tak, że jeżeli my robimy spotkanie z kościołami, społecznościami wyznaniowymi, to trzeba wiedzieć o tym, że bardzo wiele konfliktów na świecie jest dzisiaj związanych z religią. W związku z czym to są konflikty, które albo są wykorzystujące religię, albo są w ogóle na bazie religijnej. Teraz chodzi o to, żeby z tymi środowiskami być w kontakcie, żeby po pierwsze zorientować się, o co naprawdę chodzi. Czy poza tym, w jaki sposób można pomóc ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, którzy są prześladowani, którzy są wypędzani, którzy uciekają.
To jest kwestia również polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Więc jak my robiliśmy spotkania z tymi środowiskami, bardzo często właśnie środowiskami, które były w trudnej sytuacji, to po to, żeby potem to się przełożyło na konkretne działania współpracy Unii Europejskiej z tymi państwami. To znaczy, jeżeli w jakimś państwie następuje dyskryminacja, na przykład chrześcijan, to chodzi o to, żeby w polityce unijnej, żeby Unia jak współpracuje z tym państwem, że wyraźnie to zaznaczyła, że to jest niedopuszczalne. W związku z czym coś, co wygląda, wie pani, na takie tylko gadanie, no to, bo ta, stąd się bierze również pani pytanie wątpliwość, to jest pytanie, co jest naprawdę potrzebne. Najbardziej ciekawe było to, że na przykład przyjeżdżali do nas ludzie prześladowani w różnych miejscach z powodów religijnych i my pytaliśmy ich, co możemy do was zrobić konkretnie. A oni nam mówili, że ważne, żebyście uchwalili rezolucję. No mówimy, no dobrze, to są tylko słowa. A oni mówią, nie. To jeżeli wy uchwalicie rezolucję, to my z tą rezolucją pojedziemy i będziemy prowadzili całą akcję, że w Europie, w Parlamencie Europejskim nasze sprawy są dostrzegane, że ktoś o nie walczy i tak dalej. W związku z czym okazuje się, że właśnie przede wszystkim prowadzenie dialogu, rozmowy, to jest niezwykle potrzebne, żeby utrzymywać kontakt. Ja na przykład przez wiele lat utrzymuję kontakt z taką organizacją państw islamskich. To nie należy mylić z państwem islamskim, tym takim terrorystycznym. Jest organizacja takich państw, w których islam jest dominujący. To jest ponad 50 państw i z nimi się regularnie spotykamy. Spotykamy się z ambasadorami i to są czasami bardzo trudne rozmowy. Bo my wtedy się upominamy w tych rozmowach o to, że mamy informację, że na przykład w tych państwach niektóre grupy są dyskryminowane bądź prześladowane. I my na takich spotkaniach o tych ludzi się dopominamy. W związku z czym to są tego typu rzeczy. To zresztą nie dotyczy tylko kwestii poza granicami Unii, ale pamiętajmy, że przyjeżdża bardzo wielu imigrantów do Europy. Skoro oni przyjeżdżają do Europy, to jest kwestia relacji między nimi a środowiskami europejskimi dotyczących ich sposobu życia, ich kwestii wyznaniowej i tak dalej. I o tym też bardzo często rozmawiamy i przy jednym stole właśnie siedzą przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, ale również muzułmanie i Żydzi. I to jest niezwykle potrzebne i ma paradoksalnie bardzo praktyczny wymiar. No dlatego też o to pytam, bo w dzisiejszych czasach no właśnie ta rozmowa jest ważna, ten dialog, a później konkretne działania, tak jak już tutaj o te konkrety zapytałam. Kolejna grupa, Intergrupa Urban. O to też pana zapytam. Tak, to jest też bardzo takie nietypowe działanie. Ja to zakładałem na samym początku, w roku 2004, z burmistrzem Budapesztu. Burmistrz Budapesztu, którego znałem oczywiście wcześniej jako burmistrz Cieszyna, taki działacz węgierski, który zresztą miał babcię Polkę, uczył się w ogóle demokracji na przykładzie Solidarności Polskiej, bardzo taki propolski. I ten z burmistrzem Budapesztu założyliśmy taką grupę ponadpartyjną, która miałaby się zajmować kwestiami miast i wszystkim, co dotyczy miast, czyli inaczej mówiąc przepisy europejskie dotyczące transportu, energii, budownictwa i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy śledzili wszystko, co się dzieje wokół miast i potem przekazywali to miastom. Założyliśmy to, jak powiedziałem, 20 lat temu. Mamy tam kolegów z różnych grup politycznych, którzy są zainteresowani miastami. Organizujemy mniej więcej w ciągu roku kilka poważnych konferencji, seminariów, budując te środowiska. Dla przedstawicieli miast jesteśmy trochę takim pomostem do Parlamentu Europejskiego. Znaczy oni po prostu dzięki nam wiedzą, o co chodzi. Znaczy, jakie są przygotowane przepisy, do czego się trzeba przygotować i tak dalej. I mimo tego, że robimy kilka spotkań rocznie, budżet tej intergrupy wynosi zero. Nie mamy ani grosza, mamy tylko możliwość korzystania z sali. Obsługa tej intergrupy to jest jedna osoba, moja asystentka, która się tym zajmuje. W tej chwili mamy oficjalnych partnerów z 150 organizacji międzynarodowych, które są naszymi oficjalnymi partnerami.
w tym również UN Habitat, czyli agenda ONZ-u, która ostatnio nam bardzo podziękowała za budowanie relacji z samorządami również światowymi. Dostaliśmy specjalną nagrodę jako Grupa Urban w Turcji za właśnie działanie na rzecz ONZ-u. Bardzo wiele rzeczy załatwiliśmy dla ONZ-u w Europie, różnego typu kontakty. Mało tego, ja organizowałem na przykład fundusze na to, żeby uczyć samorządy afrykańskie gospodarki finansowej, na przykład. Czyli już nie mówiąc o tym, że ta Grupa Urban właśnie, jeżeli tylko coś się nowego dzieje w przepisach europejskich, to natychmiast przekazuje to środowiskom w miastach, architektom, urbanistom, planistom i tak dalej. Ostatnio, teraz w styczniu, organizowaliśmy spotkanie pomiędzy aglomeracją śląsko-zagłębiowską z firmami zajmującymi się zarządzaniem miastami przy pomocy dronów. To znaczy drony, które pomagają w kwestiach transportowych, ochrony środowiska i tak dalej. I zorganizowaliśmy spotkanie z Komisją Europejską i z Agencją Lotniczą Europejską po to, żeby w ogóle dogadać przepisy w tym zakresie, bo tam było bardzo wiele niejasności. I to właśnie my zorganizowaliśmy takie spotkanie na poziomie europejskim po to, żeby wyjaśnić różne nieporozumienia, bo okazywało się, że agencja nie pozwalała na pewne działania związane z dronami, a dzięki naszemu spotkaniu wyjaśniono wiele nieporozumień. To jest jeden z takich klasycznych przykładów, gdzie ta grupa jest taka bardzo użyteczna. Tym bardziej, że są to ludzie z różnych partii. Nie dzieli nas przynależność partyjna i są tam socjaliści, są liberałowie. Co prawda nie ma posłów polskich z innych partii, no ale to już taka nasza specyfika. Ja mam tylko nadzieję, że jak odejdę z parlamentu, że ktoś z moich kolegów to pociągnie dalej, no bo to zawsze musi być ktoś, kto organizuje. No tak. A jak ta Pana aktywność parlamentarna przejawia się w Polsce? No bo to, co Pan robi w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, to jedno. Jak to przekłada się konkretnie tutaj, znowu mówię konkretnie, na działania czy w regionie, czy w Polsce? Pani, to jest taki wielki dylemat wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego w całej Europie. Mianowicie, jeżeli są aktywni w Europie, tam budują prawo i tak dalej, to w sposób naturalny są mniej aktywni w kraju. Jest pytanie wtedy, czy wygrają następne wybory. Jeżeli można to są nieaktywni. Łączyć mimo wszystko? No, ja starałem się to łączyć przez 20 lat i 4 razy byłem wybrany. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ ja nigdy nie straciłem kontaktu ze środowiskami samorządowymi. Właściwie bez przerwy z nimi pracowałem przez całe te 20 lat, w bliskim kontakcie z Związkiem Miast Polskich, Unią Metropolii i tak dalej. Byłem wielokrotnie przez nich zapraszany, żeby im tłumaczyć pewne rzeczy europejskie. Oprócz tego realizowałem działania na różnych uczelniach, tak dorywczo, wykładami na uczelniach o Europie, również Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z młodzieżą, szkół średnich itd. Także ja bardzo, jak tylko przyjeżdżałem w piątek, to piątki, a w niektórych sytuacjach potem sobotę, niedzielę, to właśnie były różnego typu spotkania, ale one głównie o charakterze informacyjno-edukacyjnym, tak mi, żeby po prostu trzymać kontakt z tymi środowiskami, żeby one miały to poczucie, że wiedzą, o co chodzi w Unii Europejskiej, że to nie jest coś odległego. Od COVID-u, kiedy... Od 20 lat ja organizowałem w Katowicach corocznie specjalną międzynarodową konferencję na temat zarządzania miastami. I to robiłem przez cały czas bycia posłem. Ściągałem wtedy najlepszych specjalistów od planowania miast z Europy, nawet ze świata. Na to pozwalała mi moja pozycja parlamentarzysty. Ja po prostu tych ludzi znałem. Więc przyjeżdżali, niektórzy z nich po raz pierwszy w Polsce w ogóle byli. Świetni specjaliści, architekci, jak powiedziałem, planiści, tacy projektanci miejscy. I to robiłem mniej więcej do czasu COVID-u. Od czasu tej epidemii właśnie te kontakty się zerwały, ale przeszliśmy na inną formę i ja od tego czasu robię co miesiąc spotkanie online, takie webinaria, które mają charakter informacyjny na temat tego, co się dzieje w Europie. Robimy co miesiąc dla środowisk samorządowych z całej Polski.
I muszę się pochwalić, że na każdym takim spotkaniu, które trwa 2 godziny, mamy gdzieś od 200 do 300 osób, które siedzą i obserwują, a potem to rozsyłamy przy pomocy YouTube'a. I to ma charakter właśnie klasycznie informacyjny. Ja ściągam wtedy na takie spotkanie młodych pracowników Komisji Europejskiej, Polaków, których nie dostrzegamy, bo oni tam wykonują ciężką pracę, a nikt ich tutaj w kraju nie widzi. A oni w czasie tych webinariów właśnie tłumaczą polskim samorządowcom, na jakim etapie jest jakiś przepis. Czasami samorządy się boją, że jest jakiś nowy przepis dotyczący na przykład budownictwa i że to zaszkodzi miastom. Więc ja staram się robić te spotkania po to, żeby z jednej strony poinformować samorządowców, o co chodzi, ale po drugie, żeby poinformować również urzędników europejskich, że są obawy samorządów, że ten przepis może po prostu zaszkodzić. Tak, jak to wygląda z tej miasta. Drugiej strony. Mhm. No i muszę powiedzieć, że robimy to co miesiąc, będę to robił do końca mojej kadencji i to się cieszy dużą popularnością i to się dzieje, znaczy to jest rozpropagowane w całej Polsce. To odpowiadając na Pani pytanie co do mojej działalności w Europie. Tam w Europie to jest kwestia budżetu, polityki, kwestii religijnych, kwestii urbana, to wszystko się toczy, to zabiera ogromną ilość czasu, a równocześnie bez przerwy współpraca tutaj na miejscu ze środowiskami samorządowymi i nie tylko, tak jak powiedziałem, również uniwersytetami, po to, żeby nie po to, żeby mnie nie zapomnieli, tylko po to, żeby tak ja, po to, żeby przekazywać informacje. Ja tak postrzegam rolę posła. Poseł to jest nie tylko ten, który buduje prawo, ale też ten, który odpowiada za to, żeby obywatele wiedzieli, co się dzieje, na czym to wszystko polega i tak dalej. Więc taka jest moja rola i tak z tego staram się wywiązywać. Ja jestem tym typem polityka, który jest bardziej może właśnie taki ekspercko wyjaśniający i tak dalej. To jest coś, czym się dobrze czuję i co staram się robić od wielu lat. No ale jeżeli chodzi o te narzędzia takie edukacyjne, no to też chociażby staże, które Pan organizował, czy wyjazdy do Brukseli. No tak, to są... Z tego też Pan korzystał chętnie. Tak, no to są narzędzia, które proponuje nam Parlament. Parlament nam proponuje, żeby możemy przywieźć na koszt Parlamentu, możemy przywieźć rocznie tam około 100-120 osób rocznie, z czego ja skorzystałem przez te wszystkie lata, co może łatwo policzyć, że w sumie razem przyjechało dzięki temu do parlamentu ponad 2000 osób przyjechało do parlamentu, zapoznało się z pracą parlamentu, pozwiedzało trochę Brukselę i tak dalej. Bardzo wielu ludzi, powiedzmy sobie, którzy nigdy w ogóle nie byli za granicą i nagle wyjeżdżają do Brukseli. A na koniec mojej kadencji, tej czwartej, jedzie duża grupa cieszyńska. To będzie 70 osób, które jadą z Cieszyna. To są ludzie, z którymi pracuję, zarówno w sensie politycznym, ale również sympatycy Platformy Obywatelskiej, tacy, którzy tak prodemokratycznie są nastawieni. Czyli te około 70 osób przyjedzie na koniec, wydaje mi się, że to będzie bardzo ładne ukoronowanie. A jeżeli chodzi o staże, no to mamy taką możliwość, że wybrania stażystów do Parlamentu Europejskiego to są studenci. To zawsze u mnie są staże płatne, czyli Parlament płaci za taki staż i też można to mniej więcej policzyć, że było tych stażystów od 3 do 4 co roku, 20 razy 3 do 4 osób, to jest w granicach 80 stażystów na pewno i zrobili przeciekawe różnego typu kariery. Myślę, że trochę dzięki stażom, niektórych udało się ukształtować, trochę tak skierować w jakimś interesującym profilu. Niektórzy z nich zostali pracownikami naukowymi, niektórzy zostali urzędnikami europejskimi. Wszyscy moi pracownicy w Brukseli to są moi byli stażyści, czyli najpierw byli u mnie na stażu, a potem u mnie pracowali. Bardzo zresztą to sensowne osoby, w większości panie, które pracowały bądź pracują u mnie. Niektórzy zostali znanymi osobami w świecie medialnym, dziennikarzami, to bardzo, bardzo różne osoby. Muszę powiedzieć, ale to zawsze były takie ciekawe spotkania. Młodzi ludzie zupełnie nastawieni w sposób taki otwarty, a ważne, żeby znali języki. A poza tym oni trochę tak, jak przyjeżdżali, to
nabierali takie ochoty do pewnych działań takich bardziej właśnie międzynarodowych, europejskich i tak dalej. To widać było, że ich to w jakiś sposób interesuje, cieszy i tak dalej. W związku z czym ja do tego starałem się im pomagać przy pomocy moich asystentów, którzy są. Także to rzeczywiście bardzo dobre doświadczenie. Utrzymuję z dużą częścią z tych stażystów stałe kontakty. Wydaje mi się, śledzę ich kariery. Jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie toczyło. No pan już tutaj też wspomniał, dobry współpracownik to skarb. Pan też tych współpracowników ma, no bo sam by sobie pan nie poradził. No właśnie, jak to jest w przypadku europosła? Europoseł ma prawo zatrudniać kilka osób w swoim kraju i kilka osób w Brukseli. To nas różni z posłami do polskiego parlamentu, bo na przykład oni mają swoich asystentów w terenie, ale nie mają swoich asystentów w Warszawie, a powinni mieć. Natomiast ja, jakby czym innym zajmują się asystenci krajowi, oni zajmują się całą pracą właśnie w terenie, parlamentarzysty organizujący różnego typu spotkania, właśnie te wyjazdy, wycieczki i tak dalej, ale również merytorycznie przygotowujący spotkania, konferencje, seminaria i tak dalej. I są asystenci w Brukseli, którzy są, no już są takimi doradcami merytorycznymi, którzy pracują nad aktami prawnymi i wspierają tutaj posła w takich działaniach bardzo, bardzo konkretnych, merytorycznych. Ja starałem się bardzo, żeby właśnie brać młodych ludzi po stażach i potem, żeby im ułatwiać kariery dalsze. Także moje były współpracowniczki dzisiaj zajmują dobre miejsca w administracji brukselskiej i ja bardzo się z tego cieszę. Już nie wiem, za dużo cieszę się, że poukładały sobie panie życie, mają świetne rodziny, dużo dzieci, w ogóle jest sympatycznie, także całe to środowisko nasze, trzymające się razem, taką ma dobrą atmosferę do pracy, także dlatego to ważne. Ale pracownicy są potrzebni właśnie głównie do tego, żeby pomóc posłowi w jego pracy merytorycznej, pracy legislacyjnej, bo to jest jego główna praca. Z czego pan jest najbardziej dumny? Bo ja nie mówię o tych nagrodach, wyróżnieniach, ale pan osobiście, jeżeli chodzi właśnie o te pana dokonania w Parlamencie Europejskim. Ja myślę, że każda z tych spraw, którą ja się zajmuję, to daje mi bardzo dużo satysfakcji, no bo po pierwsze udało mi się po 20 latach jednak osiągnąć bardzo wysoką pozycję we frakcji politycznej, bo tam się zajmuję jakby całą koordynacją legislacji. To jest rzecz, która daje satysfakcję, bo coś człowiek się czegoś dopracowuje, to znaczy, że jakoś tam jest dostrzegany w swoich działaniach. Więc to jest dla mnie oczywiście w tym rozumieniu bardzo, bardzo ważne i korzystne, ale i także bardzo się cieszę z tego, że pewne rzeczy, które sam wymyślałem i tworzyłem, to, że one funkcjonują i mają również swoje działania, takie właśnie jak Grupa Urban, jak działania związane z kościołami, to są rzeczy bardzo istotne. No a tak z takich konkretów, no to udało mi się jednak dosyć dużo rzeczy przepchnąć, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej. To jest duża satysfakcja i to było jedno z najtrudniejszych, no bo tu się negocjuje w imieniu parlamentu, negocjuje się z rządami różnych państw określone rozwiązania. Jeżeli się dochodzi do porozumienia na końcu, to zawsze jest ogromna satysfakcja, że coś się udało załatwić. Nie tyle, że udało się coś wygrać, ale że udało się załatwić właśnie konkretnego, jeżeli chodzi o finanse, rozwiązanie i tak dalej. Pan wspomniał o tym budżecie, także może teraz tak płynnie przejdźmy od tego podsumowania do spraw bieżących. No właśnie, bo to taki temat na czasie, zatwierdzenie pomocy finansowej dla Ukrainy. No to temat związany z budżetem. Co pokazuje ta decyzja? To nie jest pierwsza pomoc dla Ukrainy, bo ta pomoc już to jest realizowana od czasów początku wojny. Tam różnego typu formy pomocy były uruchamiane. Taka duża pomoc była w roku 2023, to było 18 miliardów euro, no ale dzisiaj jest sytuacja, w której państwo ukraińskie potrzebuje w ogóle pieniędzy na funkcjonowanie. Znaczy, to trzeba sobie wyobrazić, oni potrzebują pieniądze na emerytury, na funkcjonowanie urzędów i tak dalej. Tu są potrzebne ogromne pieniądze. Już nie mówiąc o tym, że ta pomoc finansowa z różnych krajów musi być ze sobą powiązana. To jest pomoc europejska, to jest pomoc amerykańska, to jest i Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej.
Więc toczyła się dyskusja od dłuższego czasu na temat takiej dużej pomocy 50 miliardów dla Ukrainy. Po to, żeby te 50 miliardów zostało zaakceptowane, trzeba było nie tylko złamać opór premiera Orbana, który bardzo w tej sprawie niestety szkodził, ale to też trzeba było doprowadzić do zmiany budżetu, a to już była rola nasza. Czyli inaczej mówiąc, ujawniając trochę kuchnię, nie wystarczyło, że premierzy uzgodnili, tylko że premierzy uzgodnili coś, co następnie przychodzi do parlamentu i parlament musi się na to zgodzić. Gdyby parlament się nie zgodził, to nie byłoby tej pomocy dla Ukrainy. Znaczy, byłaby robiona inaczej, w sposób dużo bardziej skomplikowany. Parlament, dzięki temu, że trwa rozmowa o Ukrainie, również załatwia różne rzeczy finansowe, też żeby w jednym pakiecie. Ja byłem odpowiedzialny za to, żeby to negocjować z rządami, głównie z rządem hiszpańskim, najpierw, a teraz z rządem belgijskim. I udało nam się to wszystko zakończyć i dzięki temu ta najważniejsza decyzja premierów, kluczowa, bo to była najważniejsza decyzja, została również potwierdzona przez parlament na zasadzie właśnie uzgodnienia i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. 50 miliardów to nie starczy oczywiście. To są pieniądze, 50 miliardów euro. To są pieniądze na funkcjonowanie państwa ukraińskiego. To jest po to, żeby utrzymać w ogóle funkcjonowanie. Jeżeli zaczęlibyśmy rozmowy na temat odbudowy po wojnie Ukrainy, to nie są takie kwoty. To są już kwoty, które idą w setki miliardów. I to jest zupełnie inny typ rozmowy i tego, kto będzie odbudował Ukrainę. Ale na razie jesteśmy na etapie wojny. W związku z czym trzeba ratować sytuację taka, jaka jest. Oprócz tego tam jeszcze jest kwestia oczywiście amunicji i wspierania tego obronnego, ale to, co się przedostało do opinii publicznej, to te właśnie 50 miliardów euro. I to udało nam się zamknąć i zatwierdzić, więc myślę, że to jest duży postęp. To jest taka rzecz z ostatnich dni. No właśnie, to jeszcze tutaj wróćmy do tej Ukrainy, bo to finansowanie z różnych źródeł, to jak to wpłynie też na zadłużenie Unii Europejskiej? Unia Europejska od czasu COVID-u zmieniła taktykę. Znaczy Unia Europejska, jeżeli mówię Unia, to nie mówię Bruksela, tylko mówię 27 rządów. 27 rządów uzgodniło wspólnie i następnie zatwierdziło to w parlamentach, to słynna awantura w polskim Sejmie o ratyfikację, czyli wszyscy uzgodnili, że zaciągają kredyt. I Unia zaciągnęła kredyt dla siebie na funkcjonowanie, który potem jest realizowany na przykład przez słynne KPO. To jest potem 750 miliardów euro, dzisiaj już ponad 800. Co zmieniło Unię? Unia, która ma wspólny kredyt, jest już zupełnie czymś innym niż Unia wcześniej, bo zaczyna być bardzo ważnym podmiotem na rynkach finansowych. Wcześniej była tylko organizacją międzynarodową. Dzisiaj jest organizacją, która ma nie tylko wspólny budżet, ale ma również wspólny dług, który trzeba będzie wspólnie spłacić. W związku z czym to jest jedna rzecz. Po drugie, Unia już po przetarciu tych ścieżek postanowiła, i to znowu tych 27 rządów, zgodziło się na to, że trzeba będzie pożyczyć pieniądze dla Ukrainy. Co oznacza, że będzie je spłacała kiedyś Ukraina. Ale jeżeli coś już się stanie tragicznego z Ukrainą, miejmy nadzieję, że nie, to oczywiście gwarancji udziela Unia Europejska. To jest oczywiście działanie długofalowe, ale to jest świadoma decyzja 27 rządów, które z tego zdają sprawę, nie ma innego wyjścia. Ale jakby pierwszy krok został zrobiony wtedy, kiedy Unia zadłużyła się dla siebie, a teraz zadłuża się dla Ukrainy i Ukraina będzie musiała w przyszłości ten kredyt spłacać. Panie pośle, ostatnie pytanie. Protesty rolników to też temat na czasie. Jak ta sytuacja komentowana jest w parlamencie? No i wszędzie w całej Europie widzimy protesty rolników. Widzieliśmy takie najbardziej tragiczne obrazki były pod Parlamentem Europejskim w Brukseli, kiedy zablokowano całe miasto i palone opony. Przy okazji niestety również były drobne zniszczenia, na przykład pomnik zniszczono tam przed Parlamentem Europejskim. Emocje są bardzo duże. One się biorą, prawdę mówiąc, w różnych państwach z różnych działań. Generalnie dotyczą tego, że rolnicy w całej Europie uważają, że
prowadzenie radykalnej polityki klimatycznej. Radykalnej polityki klimatycznej narzuca im takie normy, które oni nie są w stanie spełnić po prostu i rośnie ich koszt produkcji, czyli po prostu na tym tracą. Rolnicy mówią o tym, że Europa, cała Europa podnosi wymogi, rolnictwo produkuje mniej, a wtedy trzeba kupować produkty za granicą, żeby kupić, a tam nie przestrzegają norm. Tam nie przestrzegają norm, co jest pewien paradoks. Czyli rolnicy dzisiaj nawołują do tego, żeby zmienić zasady polityki klimatycznej, żeby je trochę rozłożyć w czasie, żeby one nie były tak radykalne. To dotyczy zarówno polityki klimatycznej, produkcji CO2, ale to dotyczy również kwestii ochrony środowiska, używania pestycydów, a w niektórych krajach dotyczy to jeszcze dopłat, na przykład do paliwa, to w niektórych krajach, czyli tak subwencji dla rolników. Potem zaczynamy mówić o specyfice, prawda? Specyfika polska protestów dotyczy importu zboża z Ukrainy. Oprócz tych działań takich ogólnoeuropejskich u nas jeszcze dochodzi kwestia nieskuteczności w tym, żeby ten import z Ukrainy jednak przepływał przez Polskę i nie zostawał w Polsce. Bo jeżeli staje w Polsce, to oczywiście obniża szanse rolników. Te ich argumenty są racjonalne. W związku z czym zapewne w najbliższych dniach będziemy świadkami poważnych rozmów w całej Europie z rolnikami, w jaki sposób skorygować pewne elementy polityki europejskiej, a jeżeli chodzi o Polskę, to w jaki sposób uzgodnić również z Ukrainą skuteczność tego, żeby produkty ukraińskie, mimo tego, że są bezcłowe, to żeby nie zostawały w Polsce i nie obniżały szans rynkowych rolników. Te rozmowy są w toku, one są bardzo trudne, no bo pamiętajmy, że jak raz zboże wjeżdża na teren jakiegoś kraju, to bardzo jest wielu chętnych, niestety, którzy chcą zrobić na to duże pieniądze. W związku z czym, którzy przechwytują to, co powinno jechać do Afryki i do Azji, przechwytują i sprzedają to w Polsce i tym samym polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich produktów. Trudno się dziwić, że się denerwują, bo idą żniwa, będą musieli zebrać swoje plony i nie mają miejsca, bo nie sprzedali tych, które są z zeszłego roku. W związku z czym należy bardzo dokładnie jednak być w kontakcie z tymi środowiskami. Te protesty są zawsze uciążliwe, są trudne dla mieszkańców, widziałem to w Brukseli, ale one wymagają jednak poważnej rewizji działań. Czyli, wie pani, jest pewien paradoks. Z jednej strony musimy mieć politykę związaną ze zmianą klimatu, bo to jest niezbędne. A z drugiej strony dyskusja dotyczy tego, jak szybko podejmować pewne działania i czy czasem, jeżeli będziemy tutaj nadambitni, a inne państwa światowe nie, to czy nas na to stać, czy nie będziemy to kosztem gospodarki, czy na przykład rolnictwa. To są poważne dylematy, które mamy właśnie w Parlamencie Europejskim. Wydaje mi się, że rolnicy o tym wiedzą, że nie może być tak, żeby nie byli wysłuchani. Oni będą wysłuchani i moim zdaniem to spowoduje jednak zmianę niektórych polityk europejskich. No i tu znowu wracamy do dialogu i rozmowy. Bardzo panu dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.